Bardzo przyjemnie zbiera się monety, ale zbierając te monety, gromadząc coraz większe zbiory, każdy w pewnym momencie dochodzi do problemu, jak te zbiory przechowywać. I problem ten widzimy, że regularnie powraca na forach internetowych, na Facebooku, więc postanowiliśmy zająć się tym problemem w ramach naszego cyklu numizmatycznego. Optymalne z naszego punktu widzenia sposoby przechowywania kolekcji prywatnych, optymalne sposoby do używania w firmach numizmatycznych, czy na przykład do zabierania monet z sobą na wyjazdy, do handlu giełdowego, do wywożenia na przykład do skrytek bankowych. Dotkniemy tutaj różnych aspektów, co jest naszym zdaniem dobre, co jest akceptowalne, co jest kategorycznie niepolecane, a również odniesiemy się do starych metod przechowywania, co nam da również możliwość spojrzenia na nie z perspektywy czasu i jak metody stosowane przed wojną, czy jak metody stosowane na przykład w późnym PRL-u miały wpływ na monety i ich zachowanie do teraz. Zapraszamy na nasz krótki cykl o przechowywaniu monet. Proszę Państwa, co ma wspólnego z kolekcjonowaniem monet Erich Honecker, przywódca demokratycznych Niemiec przez praktycznie dwie dekady, przez lata 70. i 80. Otóż to, że miał wpływ na zniszczenie wielu polskich i nie tylko polskich monet. A w jaki to wpływ, proszę Państwa? Wpływ rozwoju technologicznego, który był w socjalistycznej Republice Niemieckiej i wspaniałego wynalazku, jakim były przezroczyste karty do przechowywania monet. Kolekcjonerstwo monet w latach 70., czy to w Polsce, czy w Niemczech, przeżywało rozkwit. Wcześniej monety przechowywano w papierku, powijane w papierki, w kopertkach pozamykane. Tylko że jeśli mamy w kopertce czy w papierku, to nie widzimy tej monety. Musimy monetę wyjąć, żeby ją obejrzeć. Natomiast w DDR zaczęto na masową skalę wprowadzać tanie klasery na monety, gdzie można było monetę włożyć w odpowiednią kieszonkę. Obejrzeć z obu stron. Wszystko było pięknie. Kolekcjonerzy gremialnie zaczęli przekładać swoje zbiory z starych palet, z kopertek w klasery, zazwyczaj u nas produkcji DDR-owskiej, obecnie potocznie zwane zemstą Honeckera, gdyż to, co one zrobiły z monetami, dobrze widać na jednym z naszych starych filmików na YouTubie, gdzie moneta z wrażliwego metalu cynkowego przechowywana w takim klaserze po latach wyglądała tak. Dwie monety cynkowe. Kolekcjoner chciał zabezpieczyć bardzo dobrze swoje monety. Włożył je w kieszonki przezroczyste z dwóch stron. Kieszonki u góry zakleił, żeby nie dochodziło nawet powietrze, żeby nie zniszczyły mu się monety. Ale proszę Państwa, plastyfikatory, jakieś domieszki chemiczne, które były zawarte w folii, które były wykonane te klasery, spowodowały, że ta moneta cynkowa się po prostu rozsypała. Im wrażliwszy metal, tym gorszy efekt zemsty Honeckera i tym drastyczniejszy dla monet. Czyli jeżeli mamy monety złote włożone w klasery starej DDR-owskiej produkcji, to zazwyczaj nie ma problemu, da się wszystko zmyć. Jeśli to są monety wysokopróbnego srebrna, również nie mamy z tym problemu. Ale rzadko kiedy moneta obiegowa jest z wysokiej jakości kruszcu. W przypadku monet drugiej RP mamy tutaj srebro 750. W efekcie zemsta Honeckera, czyli plastyfikatory w tej folii, reagują z domieszką nieszlachetną w kruszcu srebrnym, reagują z domieszką miedzi. Efekt jest taki, że na przykład piękne monety drugiej RP często wyglądają tak, jak ta 10-złotówka, którą tutaj trzymam w tej chwili przed kamerą. Brzydkie, ciemne, takie pomarańczowo-brązowe wykwity, warstwa taka gruba. Często jak się świeżo wyjmie z takiego właśnie z takiej foliówki zemsty Honeckera, to ta folia jeszcze jest tutaj nawet widać wręcz takie kryształki jakby tłuszczu. Ona jest taka oleista, tłusta. Monety też są wtedy tłuste, klejące się. Teoretycznie można mówić, że da się to zmyć, natomiast w praktyce są środki, które sobie z tym radzą. Nie ma problemu, rzeczywiście zmyją zemstę Honeckera, czyli ten paskudny nalot, który powstał na powierzchni. Ale proszę Państwa, to nie jest tylko reakcja powierzchniowa. Niestety domieszki z tych folii reagowały z metalem, po części go niszcząc, tym mniej szlachetnym, więc w efekcie nawet jak zmyjemy ten brud, powierzchnia już nie jest taką, jak być powinna. Powierzchnia jest powierzchnią skorodowaną, zostają widoczne drobne wżerki, drobne punkty na powierzchni, nie takie drobne kratery.
Więc często takie monety po umyciu właśnie z dedarowskich klaserów nie przechodzą gradingu. To jest ten właśnie słynny dopisek Active PVC, czyli aktywne, aktywne tworzywo, które reagowało z monetami, zostawiło swoje nieodwracalne środki. Przede mną pudełko z kilku ostatnich dni skupu numizmatycznego. No w takie pudełko nie wrzucamy, proszę Państwa, cennych numizmatów, ale zazwyczaj takie powszechniejsze zbiory, które do nas przychodzą. I jak widać, rozkład tutaj przechowywania tych zbiorów jest jeden. Dominują klasery starego typu. Pomijając różne formy tych klaserów, czyli na przykład tutaj mamy wsuwaną folijkę, moneta wkładana z boku, wsuwana w kieszonkę i odpowiednią. Ten typ klaseru nadal jest produkowany, ale istotą jest tutaj kwestia, z jakiej folii jest to zrobione. Tutaj niestety mamy stare klasery, to już jest produkcja polska, ale nadal miękka folia, plastyfikatory niszczące monety. Tak wyglądają w większości zbiory, które nam Państwo przynoszą. Kolejny mały klaserek, tym razem kieszonkowy, giełdowy. Również miękka folia, również efekt fatalny. Tutaj mamy kolejne karty z starego typu klaseru. Proszę zobaczyć, jak widać, jak ta folia jest brudna i tłusta. Tutaj są nawet takie plamy, jakby ktoś wody dolał. Jeśli tak naciskamy, to widać, jak ta woda po części nam się zaczyna przesuwać. To jest po prostu jakaś oleista substancja, która się wydziela z tych klaserów. To jest coś, co się nadaje tylko do wyrzucenia, jeśli chodzi o formę przechowywania, bo tutaj bym nie polecał przechowywać nawet mało wartościowych przedmiotów w takich klaserach. Niestety te klasery bezpowrotnie po czasie niszczą monety. Proszę Państwa, jak widać, po tej reprezentacji klaser jest najczęściej używaną formą przechowywania monet. Czy w tej chwili optymalną? Wydaje mi się, że w tej chwili już odchodzi do lamusa i coraz bardziej traci na znaczeniu, gdyż dla starych monet jest to niewygodne, nieergonomiczne. Nowe monety bite maszynowo, tak jak tutaj mamy PRL na przykład, zazwyczaj przechowywane są, jeśli są dobrej jakości, to w opakowaniach gradingowych, w slabach. Ze starych typów opakowań, tutaj schowajmy tylko tą część jako już niepotrzebną, przychodzą jeszcze klasery tego typu. To jest klaser z wsuwkami i odpowiednio wyciętymi monetami na dane typy. Klasery dedykowane, do tej pory również produkowane, na przykład na dwójki, na obecne nasze monety obiegowe. Wiemy z danego rocznika, jakie mamy typy monet, wycięte są odpowiedniej wielkości otwory. Otwory są zasuwane taką folijką, wkładamy tutaj monetę, zasuwamy. W ten sposób można tworzyć dedykowane zbiory, na przykład rocznikowe poszczególnych monet. Tu jest inna produkcja klaseru, tu jest bardziej przezroczysta folia i tu mamy uniwersalny klaser tego typu. Czyli jak widać, poszczególne karty mają poszczególne, różne rozmiary otworów, więc tutaj można uniwersalnie, względnie przechowywać zbiór. Wady i zalety. Zalety w przypadku dedykowanego szczególnie mamy od razu pogląd, co mamy do uzupełnienia, łatwo się uzupełnia, łatwo się buduje zbiór w ten sposób, szczególnie istotne na przykład dla współczesnych zbiorów, czy dla kolekcjonerów początkujących, dla dzieci, dla zbierania jakichś serii tematycznych. Kolejna zaleta, stosunkowo bezpieczna. Karton, papier i sztywna, krystaliczna folia takiego typu celofanowego. Nie spotkałem, żeby z tych klaserów był problem z powierzchnią monet z korozją, czyli nie mamy tu do czynienia z zemstą Honeckera. Od biedy tych klaserów można używać również teraz. Minusy? Proszę Państwa, szczególnie przy monetach pięknie zachowanych menniczych nie polecałbym jednak tej formy. Wycięte otworki. Wkładamy monetę. Załóżmy, że to jest piękna mennicza moneta, jakaś wyselekcjonowana przez nas teraz z woreczka. Uzupełniliśmy ciąg. Wsuwamy wsuwkę. Co robimy? Sami regularnie, przekładając kilka razy, przecieramy po tym reliefie monety tą folijką. Jak jest nowa, czysta, zapewne wiele się nie dzieje, nie szkodzi, ale ona sama z siebie, tutaj przechodząc nawet przez ten kawałek wyciętego papieru, łapie jakieś okruszki papieru, jakiś kurz, ziarnka piasku, w efekcie, no niestety, ale często monety z tego typu klaserów są przerysowane po reliefie. Jest to szczególnie bolesne, jeśli na przykład wyjmujemy z takich klaserów, które widać są na okres PRL-u, rybaki, które mają wysoki relief, czy na przykład złotówkę 57. Piękne, widać, że wspaniałe mennicze sztuki niegdyś włożone przez kolekcjonerów, przetarte po reliefie. Moim zdaniem nieoptymalna forma, chyba że dla zbiorów monet współczesnych typu dwójka Golden Nordic,
raz włożonych, zamkniętych, można zastosować. Dla zaawansowanych zbiorów rzadkich rzeczy odpada. Co stare, to dobre. Proszę Państwa, i w monetach się to bardzo dobrze sprawdza. Stare techniki pakowania monet w papierek to jest bezpieczne. Nie spotkaliśmy, żeby monety zawinięte w papierki, tak jak tutaj mam jakiś stary papierek, już pusty w tej chwili, ale widać ślad monety, która tutaj przez lata była, który się odcisnął. Nic złego się moneta w papierach nie działo. Przynajmniej ja nie zaobserwowałem, żeby były jakieś efekty ujemne takiego przechowywania. Często jeśli to są papiery kwaśne, to moneta nabiera na przykład pięknej, starej, ładnej, równej patyny. Tu może mała dygresja odnośnie takiej formy przechowywania. Właśnie kwaśny papier, bądź papier siarkowy z domieszką siarki, słynne amerykańskie kopertki, które miały nawet kiedyś specjalne własności patynujące, czyli były zrobione z papieru takiego siarczanego. Wystarczyło kilka lat przechowywać, żeby moneta nabrała naprawdę pięknej, zachodzącej od rantu patyny. Teraz takich kopertek już się nie produkuje, ale taki efekt również mają stare papiery, starych książek, szczególnie takich książek z przełomu XIX-XX wiek. I tutaj znam osoby, które na przykład kupują w antykwariatach jakieś masowe wydania z tego okresu, rzeczy zupełnie bezwartościowe bibliofilsko. Ważne, żeby były w miarę nieprzewietrzone, czyli na przykład książki jeszcze nieporozcinane. Kupują takie, jedną wystarczy książkę tego typu kupić, rozcinają, w ten papierek zawijają monety. Podobno efekt jest właśnie też taki, że po kilku latach przechowywania w takiej formie, w takim papierze często potrafi pojawić się fajna patyna. Niemniej poza efektem patyny, nalotu, papier jest naprawdę bezpieczną formą przechowywania. Często jak dzwonicie Państwo do nas z zapytaniem o przybycie do firmy i wycenę monet, ewentualny skup monet, pytacie Państwo, jak te monety mają być zapakowane, bo są na przykład luzem, w krysztale stoją, bądź w jakimś woreczku. Naturalny efekt jest taki, że zazwyczaj każdy chce jak najbardziej zabezpieczyć te monety, więc pytacie się, czy może je specjalnie powijać jakąś watką, czy w jaki innykolwiek sposób zabezpieczyć. Nie, proszę Państwa. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu, mówi stare powiedzenie, i tutaj też się to sprawdza. Jeżeli przychodzi ktoś do mnie, do firmy, na skup bądź wycenę, i widzę osobę, która odwija skrzętnie monety z papierków i widzę, że na przykład to nie są tylko papierki, ale pod spodem moneta owinięta jest watę, często w jakąś szmatkę i tak dalej, czuję, że będą problemy, że ktoś za bardzo się starał zabezpieczyć tę monetę. Być może ją wyczyścił, ale jeśli nawet nie wyczyścił, to to, że ona jest w watce, jeśli to jest na przykład współczesna lustrzanka, czy jakaś moneta bita uszlachetnionym stemplem, pięknie zachowana, to już ta watka ma w sobie drobne mikroryski, które, drobne jakieś włókna, które potrafią zostawiać mikroryski na powierzchni. Często pozawijane w szmatki, to też nie jest dobre. Szmatka też jest elastyczna, w efekcie dotyka wszystkich elementów powierzchni monety, i przede wszystkim lustra. Szmatka łapie w sobie często kurz, pył, ziarnka piasku i tak dalej, więc wystarczy, że ta moneta, która jest owinięta w szmatkę, zostaje kilka razy przez Państwa ściśnięta, wsuwana do kieszeni i tak dalej. Zanieczyszczenia, które są w tej szmatce, rysują tą powierzchnię, odwijając ze szmatki, jest problem. Natomiast papier jest naprawdę bezpieczny. Stosunkowo sztywny, powoduje, że możemy zawinąć. Dotyka tylko tak naprawdę reliefu, raczej nie rysuje. Bezpieczna forma przechowywania monet. Stare kopertki papierowe, zawinięcie w papier. Tutaj naprawdę nic złego się nie dzieje. Kopertki można kupować również obecnie. Tutaj na przykład są nasze firmowe kopertki, które zamówiliśmy z naszym logotypem. W tej postaci wysyłamy Państwu często monety. Kopertka nasza jest jeszcze o tyle sprytnego kroju. Nie jest to nasz patent, tutaj tego sobie nie uzurpujemy. Natomiast jest to na patencie firmy Lindner, że klapka zamykająca jest odpowiednio dłuższa, a dolna klapka krótka nie jest doklejona do końca, więc tutaj odstaje taki fragment. Ponieważ papier jest dość sztywny, to mamy ten plus, że możemy podsunąć klapkę pod ten dolny papier, w efekcie uzyskujemy naturalne, nieinwazyjne zamknięcie tejże kopertki, moneta nam nie wypadnie. Czyli tak jak powiedzieliśmy, papier optymalny, kopertka wygodną, szlachetną formą przechowywania zbioru. I dodatkowym jeszcze plusem jest prowinencja, którą możemy sobie tutaj zaznaczyć, czyli na przykład nasz logotyp, gdzie moneta przechowywana w ten sposób zawsze będzie wiadomo, skąd pochodziła, jeśli będzie kolekcjoner przechowywał w ten sposób. Tak samo można sobie zrobić indywidualne kopertki dla swoich kolekcji. Natomiast to też nie jest sposób idealny.
Więc jakie widzimy minusy tego? Mówi się tutaj dużo o tym, że koperty wykonywane są z papieru bezkwasowego. Moim zdaniem równie istotne jak to, z jakiego papieru wykonana jest kopertka, istotne jest to, jaki jest klej użyty, bo często można zainwestować w drogi bezkwasowy papier i zepsuć cały efekt używając jakiegoś agresywnego kleju, który będzie źle reagował nam na monetę. Wystarczy sobie wyobrazić, że wkładamy monetę do środka, mamy klejenie tutaj, tutaj i na przykład ten agresywny klej od tej strony będzie chemicznie oddziaływał na monetę i na przykład będzie nam brzydka pręga się pojawiała, patyny od tej strony, bądź zachodziła od jednej strony. Także tu jest jakieś ryzyko związane z zastosowaniem niewłaściwych materiałów, ale jeżeli kupujemy z renomowanych firm gotowe już kopertki, to tutaj z takim ryzykiem się nie spotkałem. Jeden z większych minusów jest to, że jeśli mamy zbiór poukładany w kopertkach, nie widzimy, co jest w danej kopertce. Musimy bazować tylko na opisie umieszczonym na tejże kopertce, a chcąc zobaczyć monetę, musimy otworzyć. Jest w tym plus i minus, bo zawsze takie otwarcie się wiąże z jakimś takim efektem troszeczkę tajemnicy. Otwieramy, jesteśmy ciekawi, co nam wyskoczy, jaka to będzie moneta, jak ona wygląda, ale jest w pewnym momencie też uciążliwe, jeżeli chcemy ogarnąć na przykład całość zbioru, zobaczyć poszczególne odmiany, mieć pogląd na całokształt. Ja ze swojej strony widziałbym jeszcze jeden minus takiego przechowywania. To, że aby zobaczyć monetę, wiąże się to za każdorazowym jej wyjęciem z koperty, moim zdaniem stwarza pewne ryzyko, może nie tyle ścierania monety, co ścierania patyny z reliefu tejże monety, bo za każdym razem ta moneta nam jednak szura o papier. Ten papier, proszę Państwa, jest gładki, ale to nie jest gładzony papier taki jak kreda. To jest papier bezkwasowy, szlachetny, ale troszkę ma takiej faktury papieru czerpanego, więc wydaje mi się, że przy niektórych monetach, szczególnie starszych monetach, które są ładnie spatynowane, mają spatynowane równoreliefy, na przykład, bo wcześniej leżały na tackach, częste takie wkładanie, wykładanie swoich ulubionych monet z koperty może powodować starcie patyny z reliefu. I kończąc już wątek kopertek, wydaje mi się, że jest jeszcze jeden ratunek jakby dla przechowywania monet w kopertkach. Bodajże polska firma Beskid Plus oferuje to w standardzie, można to u nich zamówić na stronie. Produkują kopertki na monety wykonane z pergaminu, czyli półprzezroczyste. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Mamy monetę zamkniętą w bezpiecznym papierze, a jednocześnie w zarysie widzimy coś w środku, czyli za każdym razem nie musimy otwierać tejże kopertki, żeby zobaczyć, jak wygląda jej zawartość. Następny plus pergaminowych kopertek. Pergamin jest bardzo gładki. Ma gładkość, moim zdaniem, taką zbliżoną nawet do gładkości folii. Także tutaj, nawet wyjmując, unikamy efektu ścierania reliefu. Podsumowując, proszę Państwa, kopertki to dobre rozwiązanie na przechowywanie zbioru. Szczególnie zbioru monet starych, klasycznych, Polski Królewskiej. Mamy możliwość opisania i bezpiecznego ich przechowywania. My w firmie tego rozwiązania nie stosujemy głównie z jednej przyczyny, z tego, że nie widać materiału, który jest wewnątrz, a potrzebujemy mieć ogląd na całość, pracując nad tym materiałem. Niemniej kopertek używamy do celów wysyłkowych. I kończąc już temat kopertek, w zasadzie tylko jeden aspekt powinniśmy jeszcze poruszyć, czyli jeśli mamy ileś monet w kopertkach, to proszę Państwa, jak przechowywać te monety w kopertkach? Można na wiele sposobów, ale najbardziej praktyczny sposób to jest sposób używany szeroko w Ameryce, szczególnie północnej, gdzie kopertki są najpopularniejszą metodą przechowywania monet. Proszę Państwa, po prostu używa się specjalnych pudełeczek. Te pudełeczka są do kupienia za symbolicznego $1.90 w tym przypadku akurat. I są w różnych kolorach, w różnych rozmiarach, w różnych typach. Tutaj mamy akurat taki typ, że mamy kopertka leży na koperce jedna na drugiej. Są również takie typy, gdzie poszczególne kopertki wstawia się w swoje takie prowadnice i bardzo dobrze w tym temacie sprawdza się stare pudełka po slajdach. Czyli wystarczy kupić na Allegro na przykład trochę starych pudełek po slajdach. Kopertki nie idealnie pasują, to jest rozmiar 5 na 5 cm, gdyż kopertki na monety są generalnie ustandaryzowane właśnie do takiego rozmiaru. Kopertki, współczesna metoda na przechowywanie monet, którą możemy polecić. Kolejny temat, jeśli chodzi o przechowywanie monet, bardzo popularny, wszelkiego rodzaju kasety,
palety i kace na monety. Tutaj mamy akurat kasetę na monety, dedykowane klipy, specjalnie wycięte formatki na to. Kasety są specyficzne, są pokryte takim a la pluszem, przy czym dość ostrym w swojej fakturze. Ma ten plus również, ten plusz, że stawia lekki opór. Jeśli przechylamy kasetkę, trzyma monetę. O tym pluszu jeszcze za chwilę. W takiej samej formie są na przykład tworzone wszelkiego rodzaju kasety, czyli mniej więcej taka sama wykładka, wyściółka, ale ładniejsza, zewnętrzna forma, drewniana. Na monety nowe, szczególnie jeśli to są monety w kapslach, bardzo dobra forma, sprawdzająca się. Tańszą wersją tego typu kaset są takie same palety, czyli bez już tej otoczki zewnętrznej, bez ochronnego elementu tutaj górnego, akurat przezroczyste plexi. Po prostu tania wydmuszka z troszkę gorszej jakości tą wyściółką. Zazwyczaj w komplecie z taką foliową przekładką. Bardzo popularna forma przechowywania monet, szczególnie handlowo, przez wszelkie osoby zajmujące się handlem, jeżdżące po giełdach. To również jest dość wygodne. Umożliwia układanie jednej palety na drugą. Automatycznie paleta nałożona na górę swą płaską powierzchnią zamyka dostęp do tychże kieszonek, czyli monety nam się nie przewracają. Często na takie kasety są również specjalne walizki, necesery itd. Często używana tania forma umożliwiająca łatwy ogląd monety. Jakie wady? Przede wszystkim jeśli stosujemy takie kasety do monet nowych, do których one są najbardziej stworzone, to najczęściej są to kasety tego typu z plexiglasową koszulką, futerałem, szufladką na nie. Ładnie to wygląda, jeśli jest nowe. Natomiast bardzo szybko ta powierzchnia niestety i łapie odciski palców i się rysuje. Czyli często takie kasety, jeśli jeżdżą gdzieś na przykład po giełdach albo często je przekładamy z miejsca na miejsce oglądając monety, szybko rysują się po wierzchu, wtedy zaczyna wyglądać to nieestetycznie. Natomiast dużą wadą jest, jeżeli, przynajmniej moim zdaniem, jeżeli w tego typu kasetach, czy tego typu kasetach zaczynamy przechowywać monety luzem, szczególnie jeśli mamy do czynienia z monetami ładnie zachowanymi. Proszę Państwa, bo dochodzimy do tego samego, o czym mówiłem już na przykład przy kopertkach z ostrego papieru. To jest materiał. Ten materiał ma skłonności do tego, żeby łapać brud, kurz, pył, różne nawet okruszki jakieś, nie wiem, zanieczyszczeń będące na monetach. Po jakimś czasie, jeśli taką kasetę mamy używaną, multum takich zanieczyszczeń jest w takiej kasecie. Jeśli kładziemy tutaj monety stricte na tymże pluszu, ja nie miałbym odwagi kłaść ładnych monet, szczególnie mniejszych średnicą niż otwór, który jest na nie przygotowany, gdyż taki ruch moim zdaniem jednak ma ujemne działanie na monetę. Lepiej moim zdaniem położyć monetę na papierku, gdzie mamy śliską powierzchnię i dotyka ona tylko reliefu, czy nawet, nie wiem, na twardym drewnie, czy na plastiku, ale nie na takim, wydaje się, szlachetnym pluszu, bo te zanieczyszczenia w tym pluszu, moim zdaniem, nic dobrego jej nie wnoszą. Kasety mają jeszcze jedną zaletę. Mogą być stosowane w połączeniu z kapslami, czyli unikamy właśnie tego zagrożenia, o którym mówiliśmy przed chwilą. Załóżmy, że zbieramy półtoraki albo drobne monety średniowieczne. Monety najpierw wkładamy w odpowiedni dla niej kapselek, a dopiero tenże kapselek kładziemy w odpowiednią przegródkę. Wtedy mamy i ogląd na całość zbioru, i monety bezpiecznie zamknięte. Krystaliczna powierzchnia kapselka, gładka, nie ma tarcia. Dobra forma rozwiązania. Minusem jest to, że chcąc dobrać się do takiej monety, często no, wcale nie tak łatwo otwiera się kapsel, tak jak ten. Czasami trzeba się z tym troszkę pomęczyć. Poza tym nie czuję się poniekąd monet. Ja jednak lubię, jeśli monety są wyłożone tak, jak widzimy to tutaj, że można szczególnie starą monetę wziąć do ręki. Nie trzeba je z niczego odpakowywać. Kapsel, forma pomocnicza. Proszę Państwa, są również kapsle tego typu, bardzo popularne w Polsce. Kapsle Quadrum. I ten kapsel ma zawsze tę samą wymiar zewnętrzny. W dwóch chyba jest produkowany typach, czyli taki wymiar jak ten, typu 5 na 5 cm, albo chyba 6,5 na 6,5. I w środku wkładki z takiej specyficznej pianki, twardej, sztywnej. Ona robi tutaj, spełnia tutaj funkcję takiego dystansowego elementu. Są różnej wielkości, różnej średnicy wycinane otworki wewnątrz.
W efekcie odpowiednią monetę możemy tutaj dopasowywać do danego otworu, zamykać. Wszystko wtedy układamy w jednym spójnym kawałku palety, natomiast mamy różne średnicy monety wewnątrz. Minusy tej formy. Moim zdaniem dużo miejsca zajmuje zbiór tak poukładany. Dość kosztowna forma przechowywania monety i kwestia estetyczna w pewnym momencie może też wcale nie jest tak ładna, szczególnie, że te kapsle są dość wysokie, ta pianka jest dość gruba, więc jeśli mamy cienkie monety, na przykład drobne średniowiecze czy jakieś półtoraki, one bardzo nikną w obrębie tych kapsli. No ale to już jest kwestia indywidualnych upodobań. Jest to jedna z metod, którą można polecić. Kolejna z form przechowywania monet to holdery. Proszę Państwa, gdyż przechowywanie zbioru to nie tylko przechowywanie go w domu, żeby nim się cieszyć w domu, układać, rozkładać, ale również konieczność zabierania czasami monet na giełdę, czy na przykład do znajomego celem porównania zbioru, albo chociażby prostego pochwalenia się, czy kolejna z prozaicznych potrzeb, wywiezienie na przykład zbioru cenniejszych rzeczy do banku. Proszę Państwa, holder jest formą bardzo popularną wśród kolekcjonerów monet. Jest to połączenie zalet kopertki z zaletami przezroczystej formy klasera, gdzie widzimy monetę. Nie mamy w tej chwili nowych holderów, żeby pokazać Państwu, jak działa technika wkładania monety do nich. Niemniej tutaj mamy kawałek zbioru właśnie przechowywanego w holderach, czyli widać, że mamy zewnętrznie znormalizowany rozmiar kartonika. To również jest 5x5, czyli odpowiadające rozmiarowi kopertką, które mieliśmy tutaj przed chwilą. Różnej wielkości okienka z folii. Holder normalnie wygląda w ten sposób. Kładziemy monetkę na okienko, zamykamy i zależnie od typu holderu albo odciągamy odpowiednie zabezpieczenie klejącej folii i sklejamy, albo tak jak tutaj z szywkami spinamy po bokach. Krytykowana jest forma z klejem ze względu na to, że mogą być jakieś niechciane reakcje tego kleju. Nie zaobserwowaliśmy czegoś takiego. My mamy rzeczy przechowywane w holderach zaklejonych przez dobre kilka lat. Nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, monety bardzo ładnie się w tym zachowują. Też ten klej szczelnie po wszystkich stronach, zamykający okienko, powoduje, że tam jest brak dostępu powietrza, czyli w rezultacie moneta nie patynuje, ładnie działa. Ale popularne są właśnie również takie zamykane na zszywki. Tutaj powietrze już może dochodzić. Jednocześnie nie mamy żadnego czynnika chemicznego, ta folia jest zazwyczaj taka dość sztywna, krystaliczna, celofonowa, także to dobrze się spisuje. Na co bym zwrócił uwagę przy tej formie? Na rodzaj zszywek. Proszę Państwa, te zszywki tutaj są standardowe, biurowe, które są zagięte w taki półkolisty sposób. W efekcie one odstają, dość wyraźnie odstają. Jest ryzyko, że jeśli mamy ileś holderów ze sobą w ten sposób położonych jeden na drugi, to w pewnym momencie ta zszywka może na przykład skaleczyć monetę inną. Także jest to pewne niebezpieczeństwo, natomiast Amerykanie się lubują również w przechowywaniu monet w holderach i mają specjalne zszywacze zszywające na płasko. Na pewno do kupienia w internecie, być może również w naszych sklepach, wtedy jest to naprawdę świetna forma, gdyż zszywka zszyta na płasko w ogóle nie zadziera, nie ma żadnego czynnika ujemnego takiego przechowywania. Od starych kolekcjonerów możemy usłyszeć o holderach, że to nie jest dobra forma, gdyż one niszczą monety. Proszę Państwa, to jest tak jak z zemstą Honeckera. Rzeczywiście pierwsze holdery starego typu miały złą tą folię. Ona się potrafiła przykleić często do monety. Czasami na tej folii odbijał się rysunek monety, czyli na pewno zachodziła reakcja jakaś ujemna między plastikiem folii a obiektem w środku. Natomiast holdery markowe, których używamy, które są dostępne bez problemu na naszym rynku za stosunkowo niewielkie pieniądze, bo wydaje mi się, że w tej chwili paczka 100 sztuk holderów to jest plus minus 15 zł, czyli jakieś 15 groszy za holder. I na przykład holdery firmy Leuchtturm, firmy Davo czy Hartberger spisują się świetnie. I odnosząc się jeszcze tylko do holderów tychże firm, firma Leuchtturm, czyli niemiecka Optima, najbardziej spopularyzowana na naszym rynku. Często ich holdery są używane na rynku. Tych holderów osobiście nie lubimy, gdyż mają być może bezpieczną, ale jednak, znaczy przy tej firmie można powiedzieć nawet na pewno bezpieczną folię, ale folię miękką i mało krystaliczną. W efekcie moneta wygląda w środku jak za mgłą. Słaby jest odbiór oglądania tej monety. Natomiast Hartberger czy Davo dają wysokokrystaliczną, sztywną folię i w tych holderach monety wyglądają świetnie. Plus holderów jest taki, że jest łatwość przechowywania i manipulowania układem w zbiorze, czyli mamy różnego rodzaju karty dostępne. Są małe klaserki na przykład na 6 tylko holderów, które można zabrać z sobą na giełdę.
Są karty tego typu format plus minus B5 na 12 holderów, bądź bardzo popularne na 20 holderów duże karty. Pasują idealnie na przykład zwykłe segregatory biurowe. Układamy odpowiednio holdery. Także jedna z dość wygodnych form przechowywania monet, umożliwiająca również opis monety po bokach. Ale jak już nadmieniłem na początku, my tej formy również w firmie nie praktykujemy do przechowywania monet. Więc proszę Państwa, co używamy w firmie do przechowywania monet? O tym już za chwilę. Proszę Państwa, operujemy w oparciu o tacki na monety i to już nie tylko w tej chwili w firmie jako praktyka codzienna handlowa, ale zarazziliśmy tą formą, naszym zdaniem, optymalnego przechowywania monet wielu kolekcjonerów. I osoby tutaj związane z naszą firmą, wiem, że prywatnie również przechowują zbiory często w takiej właśnie postaci. Proszę Państwa, jakie zalety? Przede wszystkim kwestia od tego, jakie wybrać palety, jakiej firmy, na jaki system się zdecydować. Najlepiej, żeby było to zunifikowane, żeby łatwo można było kupować różnego rodzaju poszczególne elementy i żeby one wszystkie do siebie pasowały. Na polskim rynku, za czym pokażę to, czego my używamy, można trafić kasetki starego typu. Produkowane jeszcze w latach 70. przez jednego z członków PTN-u, pana Kazimierza Drożdża, znakomitej jakości kasety. Tutaj mamy stary, poobdzierany egzemplarz, jak widać przeżył swoje, ale nadal trwa. Kasety te są jednak mniejsze niż te, których my używamy. Tutaj mamy podział 5 na 5, czyli mamy 5 przegródek na 5 przegródek. Każda ma rozmiar 5 na 5 cm w środku się mieszczący, czyli idealnie się mieszczą holdery bądź kopertki właśnie w takich przegródkach. Natomiast kasetka tego typu, którą mamy tutaj przed sobą, jeśli miałaby tacki o tym samym rozmiarze, to widać dobrze z przyłożenia, że mieściłaby 4 na 4. Tutaj akurat mamy 3 na 3. Przy tych starych kasetkach jest również szereg różnego rodzaju podziałów dostępnych. Ta część przegródkowa jest wyjmowalna, czyli możemy wyjąć na przykład te przegródki, włożyć inny rodzaj przegródki. Tu możemy jednocześnie zmienić wyściółkę na inny kolor. Plusem tej formy jest to, że tacki mają swoje tutaj wycięcia z boku, takie specyficzne. I te wycięcia współpracują z zamkiem z boku. Czyli jeśli wsuwamy tutaj tackę, opuszczamy zamek, tej tacki nam się, o, może ta jest trochę uszkodzona, ale generalnie nie powinno się dać łatwo otwierać. O, tutaj górna szafka trzyma, więc jest to duży plus, że jak przechylimy kasetę, to nie ma tego, że nam się wysypią tacki. Jednocześnie, jak widać, tutaj są takie wgłębienia. Kasetkę można układać na kasetce, więc można zbudować sporą piramidkę tych kaset. Jednocześnie one nie będą się przesuwały, bo są wzajemnie zagnieżdżone. Natomiast minus jest tego taki, że ten system już jest praktycznie nieprodukowany, więc jeśli ktoś się na niego zdecyduje, to może tylko bazować na rynku wtórnym, na takich egzemplarzach często poobijanych, brzydkich. Natomiast my używamy kaset niemieckiej firmy Safe. Cały czas produkowanych, dostępnych na giełdach w najróżniejszych rozmiarach przegródek. Czyli możemy kupić od przegródek rzędu 12, czyli 12 na 12 przegródek, tak jak tutaj, 144 monety nam się zmieszczą. Do tego można dokupić odpowiednio docięte karteczki, jeśli nie chce nam się samemu ciąć. Każdą monetę można opisać, przykryć z powrotem. Idealna na przykład na monety średniowiecza. No, rozmiary wszelkie pośrednie, do rozmiarów bardzo chętnie przez nas używanych, rozmiaru 5 na 5. To jest o tyle dobry rozmiar, że jeśli mamy monety przechowywane w kopertkach, w holderach, to możemy tutaj jedną obok drugiej sobie pięknie układać, bez wyjmowania z tychże kopertek czy holderów, albo na przykład traktując kopertkę jako swojego rodzaju wyściółkę, bądź karteczki na przykład podkładając odpowiednie tutaj i bardzo optymalny rozmiar, najpowszechniej używany. Są również takie kasetki bez podziałów, bądź z podziałami dużymi. Tu jest na 4 i na 3 jeszcze jest podział, czyli na przykład duże medale można w ten sposób przechowywać. Proszę Państwa, jeśli mamy ileś drobnych monet, bądź w ogóle monet zamkniętych w takiej kasetce, dla ochrony możemy przykryć to specjalną plexi, więc nie ma ryzyka, że nam coś z góry upadnie. Poza tym ta plexi dociska do przegródek, możemy monety zabierać na spacer, one nam się nie wysypują. To też bardzo dobrze się spisuje. Tak jak i polskie kasetki, tak i te są dopasowane do stawiania jedna na drugą, przy czym polskie mają wgłębienia na nóżki, te mają tutaj taki próg u góry, a wcięcie na dole. Jedną na drugą nastawiając działa to bardzo dobrze.
Następny plus kaset Sejfa. O, tutaj mamy drugą kasetkę, właśnie zaraz ją nastawimy jedną na drugą. Tutaj ma wcięcia. Nastawiamy, klik, nie przesuwa się. Możemy mieć różne grubości kaset. Mamy pojedyncze, są również podwójne, której tutaj nie mam. Są potrójne. Potrójna jest o tyle dobra, że umożliwia wkładanie różnego rodzaju inletów, czyli takich na przykład na 3x3 dzielonych, 4x4. Te wkładki są również wyjmowalne. Takich drobnych, czy na przykład takich długich. W ten sposób w kasecie Sejfa można przechowywać najróżniejsze rzeczy. Ktoś może tutaj zarzucić, że to jest takie nieestetyczne, nieładne, szare, plastikowe. Fakt. Są również do kupienia kasetki innych producentów, na przykład drewniane, ekskluzywne, ale bazując na Sejfie możemy troszeczkę to upgrade'ować, czyli kasetki możemy wyposażyć w odpowiednie wkładki z filcu. Na przykład tak jak mamy tutaj medale położone. Proszę Państwa, kładziemy. To również można kupić u producenta. Nie jest to tania wkładka filcowa, bo ile cała kasetka wychodzi z wszystkimi szufladkami rzędu 100 euro w detalicznej sprzedaży producenta, to już same takie wkładki, gadżety kosztują dość sporo, więc wiele osób kusi się samemu, wystarczy kupić filc, odpowiednio go dociąć na wymiar, przy czym nie jest to łatwe, żeby równo podocinać, też próbowaliśmy, czy znamy osoby, które próbowały, ale można na przykład zanieść do introligatora, żeby odpowiednio dociął. Więc już mamy estetykę poprawioną bardziej ze względu na obecność filcu. I jest jeszcze jeden ważny aspekt takiej filcowej wkładki. Proszę Państwa, o ile jest moneta lekka, to nie ma ryzyka raczej, że pod wpływem własnego ciężaru na przykład jej relief się sklepie, uderzy, uszkodzi, kładąc na twardej powierzchni. Ale jednak przy ciężkich rzeczach, tak jak tutaj mamy medale, przy dużych rzeczach, to już można się obawiać taki efekt, więc taka miękka podkładka filcowa daje efekt amortyzacji i zabezpiecza relief przed tym, że on się nam może sklepać, uszkodzić czy w jakikolwiek sposób odcisnąć od leżenia długiego na tatce. Minus, to co już mówiłem wielokrotnie, ewentualne zanieczyszczenia, które w tych filcach się zbierają, także moim zdaniem co jakiś czas warto to wymienić. Ale w przypadku ciężkich pozycji zaproponuję Państwu jeszcze jedną formę przechowywania. Niemniej kończąc kwestię kasetek, można to jeszcze dokryć tutaj również plexi. Naprawdę jedna z lepszych form panowania nad zbiorem i umożliwiająca ogląd całościowy zbioru, bo tak jak mówił Pan Jerzy Chałupski na swoim blogu, monety, gdy są razem, to mówią do nas, czyli dopiero gdy widzimy jakiś ciąg tematyczny zgrupowany obok siebie, to wtedy zaczynamy wyciągać wnioski, zauważać między nimi zależności i tak dalej. Bazujemy na kasetkach firmy Sejf, które przed chwilą były omówione, ale nie tylko. Tutaj działamy również w połączeniu z holderami wysokoprzeźroczystymi, dobrej jakości, które zabezpieczają dodatkowo monetę. Bo jak tutaj Państwo widzą, te medale położone na pluszu, czyli mają miękko, dobrze je wszystkie widać, ale zawsze jest ryzyko, że może coś się tutaj wydarzyć. Czy to, nie wiem, mogą przecierać się o ten plusz i się zarysować, czy może coś na nie upaść, skapnąć i tak dalej, więc łączymy to w połączeniu właśnie z przechowywaniem pozycji w holderach. Więc to taki z krystalicznej folii, dobrej jakości holder. Holder, ważne, żeby był dobrej jakości, do tego za chwilkę może jeszcze dojdziemy, albo możemy poruszyć już temat teraz. My używamy holderów firmy Saflip. Firma rekomenduje się tym, że to są zupełnie bez PVC i bez żadnych dodatków olejowych holdery, a przede wszystkim tym, że są to holdery zastosowań muzealnych i największe muzea na świecie używają tego typu holderów do przechowywania swoich walorów. Jestem w stanie w to uwierzyć, proszę Państwa, jakość jest naprawdę wysoka, stoi za tym niestety też wysoka cena, gdyż taki holder w zakupie hurtowym sprowadzany do Polski kosztuje tego mniejszego rozmiaru około 60 groszy, tego większego rozmiaru rzędu złotówki. Holdery są z bardzo cienkiej, krystalicznej folii. Minusem tego jest to, że czasami potrafią pęknąć przy kilku złożeniach, ale nie zdarza się to często. Natomiast umożliwiają kontakt z monetą tak, jakbyśmy ją praktycznie mieli w ręku, jednocześnie zabezpieczając tą monetę i świetnie na przykład te dwa rozmiary, które używamy, pasują do używanych przez nas tacek firmy Sejf. Czyli na przykład cięższe
rzeczy położone w takim holderze na takim pluszu. No, forma zabezpieczenia bardzo duża. Większe rzeczy, mamy większy holder. Poza tym ten holder już też stanowi sam w sobie pewną amortyzację, czyli tutaj plusz był przy rzeczach luźnych, przy tym wcale się nie upiera, mamy jednak trzy warstwy folii, jakby nie było, ponieważ tutaj ta druga część holderu też jest otwarta, to jest miejsce na używanie tego na karteczki z opisami. Możemy na przykład wkładać, my sobie zrobiliśmy specjalnie takie bloczki, wkładać karteczki tutaj, dodatkowo mamy jeszcze formę papieru i układamy w tej postaci zbiór. Działa to dobrze. Ale to jeszcze nie koniec. Jest jeszcze drobna wariacja na temat tej formy przechowywania. Mamy dwa rodzaje holderów. Holder mały, to jest dwucalowy holder, czyli w praktyce 5x5 cm. Mieści karteczkę w środku o wymiarach 46x46 mm, czyli taką, jak robimy karteczki aukcyjne. I holder 2,5 cala, czyli w przeliczeniu na nasze jest to bodajże tam 6,25 chyba cm. I proszę Państwa, ten holder ma jeszcze jedno bardzo dobre zastosowanie. Jego szerokość jest spójna z szerokością slabu, czyli jednej z obecnie najczęściej stosowanych form przechowywania monet i ich certyfikowania. Na slaby są dostępne pudełka do ich przechowywania. I proszę Państwa, monety w holderach również świetnie wpasowują się w te prowadnice na slaby. Mamy dwie wiodące firmy gradujące, NGC i PCGS, i mamy również dwa rodzaje pudełek. Pudełko NGC ma takie w ząb idące trochę wycięcia na slaby, dobrze trzymające slab. W praktyce jeden holder nam się z grubą monetą mieści łatwo, dwa w jedną taką przegródkę też jeszcze nam się mieszczą. Troszeczkę inaczej wygląda to w przypadku PCGS-u. Ja akurat do przechowywania monet, które są w holderach, jako pudełek slabowych, wolę holdery PCGS-u. Tutaj nie ma tak wyraźnych zębów. W efekcie jest szersze miejsce, gdzie można wsunąć te holdery. I bez większego problemu w takie jedną przegródkę jesteśmy w stanie wsunąć spokojnie rzędu 5 holderów z cienkimi monetami, bądź spokojnie 2 z grubymi medalami. Także bardzo fajna forma. Przechowywanie monet w holderze pionowo w takim pudełku slabowym. I proszę Państwa, co możemy tutaj uzyskać przechowując w tej formie i dlaczego ja bardzo lubię tą formę? Przede wszystkim duża mobilność, czyli trudno nam się z taką kasetką przemieszczać. Nawet jeśli ją mamy zamkniętą od góry, zabezpieczoną, to jeśli chcemy pojechać, no daj Boże, samochodem powiedzmy, to jeszcze ujdzie, tak, ale musimy jednak nieść to na płasko, ale nie wiem, na przykład komunikacją, samolotem i tak dalej, no jest problem, tak duży gabaryt, to jest 25x25 cm mniej więcej, mieć z sobą tak cały czas, ażeby mieć go w poziomie. Owszem, są na te kuferki, na te kasety specjalne kuferki, to bardzo łatwo się tutaj montuje, u góry jest łapka, ucho, można to nosić, trzymać, ale to z kolei taka forma mocno zwraca uwagę. Natomiast te 25 medali, które tutaj Państwo widzą, jesteśmy bez problemu w stanie skompensować w takim pudełku niedużym firmy PCGS i będzie jeszcze sporo miejsca, bo tutaj mamy 20 przegródek. Zakładając, że dwa medale wkładamy w jedną przegródkę, to w zasadzie mamy niewiele ponad połowę zajętego tego pudełka. Możemy z tym w dowolne miejsce się przemieścić, jest to zupełnie bezpieczne dla naszych walorów. Małe wkłada się w zwykłą torbę od laptopa, można z tym iść do banku czy zabrać gdziekolwiek na wyjazd. I jeszcze jeden plus tej formy przechowywania, szczególnie dla rzeczy wysokoreliefowych, ciężkich, tak jak tutaj te medale omawiane. Tu nawet dość dobrze może się sprawdzić to pudełko NGC. Państwa, mimo że leżą one sobie tutaj na pluszu, moim zdaniem przy dłuższym leżeniu też jest zawsze jakieś ryzyko, że może się odcisnąć relief takiej monety. Albo przynajmniej może nie zachodzić patyną, więc może być jasny, wybłyszczony w stosunku do spatynowanej reszty. Natomiast jeżeli mamy to w takim cieniutkim, krystalicznym, bezpiecznym holderze, postawione w pionie, w takim odpowiednim mu wycięciu, szufladkach, prowadnicach, proszę Państwa, ta moneta nie ma kontaktu absolutnie praktycznie z niczym. Trzymają ten holder tutaj na podniesionym rancie, miejscami może na wyższych elementach reliefu, ale jednak jest to na tyle elastyczne, że nie odciska się mocno na tym metalu, więc w efekcie mamy naprawdę bezpieczną formę przechowywania monet, a jednocześnie mocno mobilną. Minus, nie mamy poglądu na całość takiego przechowywania, ale tutaj
przychodzą nam w sukurs akcesoria pomagające delektować się swoim zbiorem. Czyli, proszę Państwa, wyobraźmy sobie sytuację, że przechowujemy swój zbiór w banku. Na weekend jedziemy do banku, zabieramy sobie pudełko ze swoją ukochaną częścią, otwieramy, siadamy wieczorem, przygotowując sobie odpowiednią tackę. To jest w ogóle świetna tacka firmy włoskiej Abafil, bardzo stylizowana i tak bardzo kunsztownie wykonywana. Czyli mamy tutaj drewno, mamy wysokiej jakości plusz, nie takie napylenie jak na tackach, które mieliśmy wcześniej, tych czerwonych, tylko rzeczywiście prawdziwy materiał pluszowy. Jeśli jest czyściutki, bez zabrudzeń, to tutaj nie ma żadnego ryzyka, że nam coś zniszczy. Kładziemy sobie taką tackę. Tacka jest jednocześnie mięciutka, a ten plusz pod sobą ma jeszcze jakąś miękką część, także tutaj nie ma ryzyka, że nam się coś odkształci. I proszę Państwa, delektujemy się swoim zbiorem. Sama przyjemność móc przynieść, wyjąć monety, porozkładać przed sobą i się nimi w takiej formie delektować, patrzeć, przeglądać, a następnie spakować, bezpiecznie odwieźć z powrotem w bezpieczne i właściwe dla nich miejsce. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że tym naszym filmem pomogliśmy Państwu podjąć decyzję o tym, jak przechowywać swoje skarby.